Siemanko, witam serdecznie w Waldi nad morzem w miejscowości Aberystwyth. Pochodzę sobie tutaj trochę z wykrywaczem. Już kiedyś tutaj byłem, ale trochę się zmieniło. Widać, że był jakiś mocny sztorm. Wszystkie te kamienie poszły tutaj. No i te piękne klify tutaj. Jutro się z żoną wybiorę na nie. Jest taka 100-letnia kolejka, no ale to pokażę wam dopiero później, na dalszej części filmu. A na razie tutaj się rozbiję gdzieś i pochodzę sobie po tej plaży. No to ja idę, trochę sobie pochodzę, przed południem jeszcze, 2 godzinki, a potem idziemy się meldować. No i już. Kręt zwariował. Dużo takich jest właśnie aluminiowych otoczaków. No, pierwsza moneta to 1 pens, lekko pokiereszowany, pogięty i zardzewiały. No ale jest. Kolejny fant to 2 pej tym razem. Fajnie się chodzi, jak ma się w towarzystwie takie widoki i odgłosy fal i mew. A tutaj jest coś ciekawego. Ktoś próbował to wykopać, ale się nie udało. Taki, nie wiem co to jest, takie żelastwo. Może fragment jakiegoś statku. Łapi kolejne. No tym razem kawałek bransoletki od zegarka prawdopodobnie. No jakbym znalazł jakiś pierścionek albo zegarek, to bardzo by mi było miło. Jaki piękny stary fund w zielonej patynie. Nie wiem, czy to widać w ogóle, ale jest zieloniutki. Ha. No fajnie, super. Ciekawy kamień taki. Widać, że chyba dużo w nim jest różnych skorupiaków i osadów. Uff. 30 dołek chyba. Jest. Jest pierwszy fund. O, proszę bardzo. Podejrzewałem, że mogą być tu funty pod samą skałą, ponieważ na górę da się wejść i da się wyrzucić coś, więc może się okazać, że ktoś rzucał. Na szczęście. Na szczęście dla mnie oczywiście. A cóż to jest? Fajna rzecz jakaś.
Znowu blaszka aluminiowa. No proszę Państwa, jakaś w końcu fajna znajdka. Klamerka od paska albo od buta, ciężko powiedzieć, z miedzi chyba. No fajna, fajna. A tu co? No. Dobrze, dobrze, fajnie. Niesamowite te skały są. A to co to jest? O! O kurczę, kompas? Ale fajny. Ciekawe czy działa, bo nawet w sumie nie wiem jak za bardzo się tym obsługiwać. No coś tu się kręci. Ale niesamowita sprawa. Musiało morze wyrzucić. Piękna sprawa. Jakieś różne skale. Nawet ciężko mi powiedzieć do czego. No, do nawigacji na pewno. Super sprawa. Teraz sprawdzimy co tu będzie. Okej, to tylko jakaś pucha. A właśnie tutaj pod tą skałą wykopałem taki, o Jezu, 20-kilowy przedmiot. Kawałek żelastwa jakiegoś. Może z okrętu jakiegoś, kto to wie. No i podsumowanie pierwszego dnia najlepszych fantów. Czyli jest nowy funt, jest stary funt, taki zielony, fajny. Czerwone 2 pi, pomarańczowe 2 pi i 1 pi. Tutaj taka przywieszka, może do kluczy. Klamerka fajna. No i tutaj jeszcze sprzączka od paska, znaczy od zegarka. I no i to na oko znalazłem. Ponoć działa, tak mi żona mówi. Trzeba będzie w domu podszkolić się, jak to działa. Dobra, do jutra, do następnego dnia. Pozdrawiam z Aberystwyth, z Walii, ze skał. Po takich schodkach można zejść sobie tutaj na wybrzeże. I takie skały tutaj są. Fajne kamyki.
Witam w drugi dzień wykopków. Jest godzina 8 rano. No i idę. A gdzie idę? Otóż tutaj są ruiny zamku, a ja idę na plażę pod tymi ruinami zamku, więc będzie ciekawie. Tam jest zamek, a ja pochodzę sobie gdzieś tutaj. Pierwszy fan dzisiaj to zakrętka. Chyba mam bursztyna. Nie jestem pewny. Albo bursztyn, albo kawałek butelki starej, ale szkła mi to nie przypomina. Chyba bursztyn. Fajnie. Jest upragniona monetka. Po znalezieniu, nie wiem, 5-6 kapsli i fragmentów aluminiowych otoczaków jest w końcu moneta. 2 pensy. Witajcie. O, tutaj przy takiej kłodzie szukałem, myślałem właśnie, że przy kłodzie może coś być. Ktoś siedział i mu wypadło. No, fajnie, fajnie jest. Więcej frajdy z samego bycia tutaj niż znajdywania fantów, ale to nic. Przecież liczy się wypad. Pamiętajcie, liczy się wypad. Metalowa krewetka. Jakieś druciki. Tym razem. Wiecie, co jest fajne w plażowych wykopkach? Że mogę dołek zrobić tak i mam zakopany. I spokój. No, ładny sygnał, bo kółeczko dodawało ładny sygnał. Aluminiowe kółeczko otoczak. Już myślałem, że jakaś moneta, ale nie wiem, co to jest tak naprawdę. Może rzymska moneta. Takie diabelstwo wyjąłem, ukuło mnie. Bo oprócz tego, że to jest jakiś ciężarek, to jeszcze ma tutaj takie nóżki. No dziwaczna sprawa, dziwaczny przedmiot. W końcu moneta, w końcu. I to jaka? Cały funt stary. Proszę bardzo. Super ekstra. No, jak już znajdować, to fajne monety, nie? Porządne, nie jakieś tam 1P. Niektóre te przedmioty, mimo że jakieś może są normalne, to wyglądają tajemniczo, bo są pokryte takim taką patyną właśnie. Szczególnie jak jakieś są miedziane. To takie, no od razu mi się wyobrażenie wrzuca, że to jakieś fragmenty jakichś rozbitych statków, jakichś pirackich skarbów. Jest moneta! I to proszę Państwa, jest to stara moneta. Ale jaja. No w końcu trafiłem coś. To jest jakiś straszny wycieruch. Ładnie tutaj fale i piasek pracowały. I ciężko mi ocenić, co to jest, ale chyba George. A mi się wydaje, że monety walijskie trochę się różniły od monet angielskich. Więc
sprawdzimy to jakoś, nie wiem jak. Spróbuję tu odczytać. Coś tu widać, jakieś literki. Chyba George jest tu napisane. No! Jest, fancior, nawet na plaży mi się udało. Jest w końcu. A tak sobie pomyślałem właśnie, no przynajmniej z jeden funt by wpadł. No i jest. Nagroda za cierpliwość. Już myślałem, że funcik, bo podobnie bił. Ale niestety nie. Coś od czegoś tym razem. No hej, robię podsumowanie takie wstępne drugiego dnia wykopków. Może jeszcze coś wykopię, to pokażę, ale na razie tutaj pokażę, co znalazłem. Takie rzeczy, które sobie zabrałem. No właśnie ten stary moniak. Nie wiem dokładnie, ale podejrzewam, że to George. Może coś uda się jakoś zidentyfikować w domu. Znowu jeden stary funt, zielony. Jeden nowy funt, także bilans taki sam jak pierwszego dnia. Tu jakieś takie kółeczko, jakieś takie pierdółki. 2 pi, tutaj jakiś chyba, no to jakiś aluminium chyba jest jednak. Kapsel taki wziąłem sobie, bo nie mam, a zbieram. Taką muszelkę dla żony, bo też, bo lubi. No i chyba bursztyn. Chyba bursztyn. Tak to się prezentuje dzisiejszego dnia. Taki zawias jeszcze znalazłem. A, znalazłem coś w końcu. Pojadłem, śniadanko. I od razu siły wróciły. Proszę bardzo, co to jakiś kolczyk? Z perłami, z diamentami. Szkoda, że metal to miedź. Więc raczej zdradza to, że nie jest to nic wartościowego. Natomiast samo to, że znalazłem coś takiego, bardzo cieszy, jak najbardziej. Hurra! Dobra, jeszcze dokopałem te 3 przedmioty do reszty. Także dzisiaj taki urobek. Pojedziemy sobie teraz kolejką na szczyt klifu. Wybudowano w 1896 roku. Lecimy. A druga kolejka jedzie w dół i spotkają się w połowie drogi. Widok taki. No i zaraz zobaczymy widok, dla którego warto tu przyjechać. Trzeci wypad popołudniowy. No i jest pierwszy fan 20 pi. A jestem teraz jeszcze na innym odcinku plaży. Można powiedzieć pomiędzy tym klifem, co byłem wczoraj, a zamkiem. Tak najczęściej uczęszczany kawałek plaży chyba. Jest jakaś szansa na większe fanty. Ale sprzęt znalazłem normalnie. Wóz strażacki z drabiną,
I ta drabina, kurczę, jest rozkładana, ale elegancki. Elegancki wóz. Postawię tutaj go. Może jakiś strażak go odnajdzie. No a teraz coś znalazłem takiego. Jakiś element mebla. Może uchwyt. Od pirackiej skrzyni. Fajny, fajny, fajny. Fancik wpada. Takiego to biorę. Umęczone życiem 10 pensów. Chłop do kieszeni. I jest kolejne 20 pi. No tak jak mówiłem, tutaj więcej ludzi, to więcej też monet gubią. Tutaj bez kopania na wierzchu znowu 20 pensów. Morza szum, cewki brzęk i wykopki pośród mew. Jest tyfun! I jest też przypływ. Coraz bliżej są fale. Jest kolejny funt. Dobrze. Podsumowanie numer 3. Całkiem nieźle. Zaczyna padać. Uciekamy. Na pożegnanie trzeciego dnia też na chwileczkę wyskoczyłem. No i jest na pożegnanie 50 pi aż wyskoczyło. Super. Żegnaj, Walio. Do zobaczenia, na pewno jeszcze kiedyś cię odwiedzę. No i chciałem pokazać jeszcze, że ten kompas działa. Północ jest tam. Wschód jest po prawej. Zgadza się. Nawet po ciemku.